Cześć, z tej strony Konrad i Xtreme Hardware. Zapraszam Was do materiału, gdzie zaprezentuję i, omów i omówię nasze najnowsze dzieło, Skyla. Skyla posiada procka Skylake X i 97920 7920 x skręcony do wartości 4,8 GHz na wszystkich 12 rdzeniach oraz 30 Mesh. To wszystko sparowane z memkami ustawionymi na 3600 CL16, 16, 16T1. Mowa o pamięciach Discila, Trident Z, oczywiście kości Samsung Bidai także pozwalają. Te kości na tej płycie i na tym procku latają nawet na 4000 MHz przy wartościach CL16, 16, 16T1. To najlepsze OC, jakie mi się udało uzyskać, natomiast to jest OC typowo sportowe, tylko i wyłącznie pod HWBOT i wymaga zbyt wysokich na dłuższą metę napięć VCCIO i System agent, żeby miało to ręce i nogi. Przy 3800 CL17 jest nieco lepiej, ale wydajność przy 3600 CL16, w kontekście do doboru napięć, jest absolutnie najlepsza. Także tak w tym momencie, w tym sprzęcie, te pamięci są skalibrowane. Jeśli chodzi o płytę główną, mamy tutaj do czynienia z X299 Xtreme 6 Omega. Płyta fenomenalna. Dodam, że. Dużo czasu z różnymi już samplami Omegi spędziłem, jeżeli chodzi o sztuki, bo sztuka sztuce nierówna. Płyty również się selekcjonuje tak samo jak karty graficzne procesory. Ta sztuka pozwala na OC nawet i 9 7980 do wartości 5 GHz na 18 rdzeniach. Sekcja zasilania nie przekracza wtedy 65 stopni, chłodzona pasywnie bez odpalania wentylatorów. Także płyta jest fenomenalna, jeżeli chodzi o karty graficzne. Mamy tutaj dwa RTX 2080 Super. Jeżeli chodzi o wendora, jest to ZOTAK, natomiast karty mają referencyjne PCB, także najlepsze możliwe PCB, jeżeli chodzi o układy LC, pasujące do wielu różnych bloków. A bloki akurat wybraliśmy tutaj sprawdzone, konkretne EK Vector. Także mm, zaraz powiem słów kilka na temat temperatur, jakie uzyskuje ten konfig. Jeszcze zasilacz i dyski. Zacznijmy od zasilacza. Potężny Seasonic Prime 1300, także absolutnie całkowicie wystarczający dla tego konfigu, a nawet byłby w stanie napędzić i9-7980XE albo innego 18 czy e, większego procka, że tak to określę, w momencie, kiedy takowe procki zadebiutują, z tandemem dwóch RTX-ów, 2080 Ti czy dwóch Titanów RTX, także dwa RTX-y, 2080 super, dlatego zasilacza są po prostu daniem bardzo lekkim. Jeśli chodzi zaś o dyski pod systemem gry mamy tutaj Samsunga 1 Samsunga 970 Evo Plus, natomiast drugi dysk NVMe to Intel 660p w wersji terabajtowej. Jeśli chodzi o układ LC, mamy tutaj do czynienia z trzema chłodnicami: dwie 360ki, jedna 360 na 45, druga 360 na 30 oraz chłodnica 480 na 60. Wszystkie chłodnice to Cool Nexus V2. Także high-endowe produkty, jakby nie patrzeć. Solidna pojemność cieplna, a w momencie kiedy parujemy to z stopową pompą D5, którą używamy w tym układzie oraz aż 10 korsarzami ML120 Pro, słynącymi z ich bardzo wysokiego ciśnienia statycznego, które świetnie sprawdza się w układach chłodzenia cieczą, mamy tutaj prawdziwego potwora morskiego. Zresztą dlatego można powiedzieć Mateusz, dla którego jest ten komp, wybrał sobie nazwę Skyla. Powiem, że sam układ chłodzenia robi pieronującą robotę, ponieważ procek pod pełnym obciążeniem, e, nawet jak dzisiaj sprawdzaliśmy, jak lata 4950 MHz na 12 rdzeniach y, i napięcie 1,35 V, także dość już wysokie jak na skalę X, przy 1,96 input, e, procek poniżej 90 stopni, nawet 85 stopni, z tego co pamiętam było. Chłodnice zimne, także tutaj już mówimy o restrykcji samego bloku. Blok Eka Velocity jeden z lepszych bloków w tym momencie dostępnych na rynku. No i oczywiście procek delidowany. Także to jest cały czas, pamiętajcie, wielki plus i97XX versus i99XX. Dlaczego taki akurat procek? Procka Meteusz nabył jakiś czas temu w cenie tak atrakcyjnej, że nawet nie opłacałoby mu się e, ładować w nowego Refresha, tym bardziej, że mamy tutaj mowę o świetnej sztuce, dodatkowo zdelidowanej przez Adama z Extreme Delete, także pozdrawiamy Cię Adamie, znowu dobra robota została wykonana. Procek nie potrzebował nawet customowego IHS-a, gdyż na wszystkich rdzeniach ma generalnie bardzo wyrównane temperatury. Tym bardziej, że płyta posiada pasywne chłodzenie. Dodatkowo oczywiście można odpalić na niej dwa wentylatorki, które są w stanie rozkręcić się nawet do 11 tysięcy RPM. Także wtedy jest, jakby nie patrzeć, sowity hałas generowany przez te wentylatory, natomiast używa się tego do bardzo hardkorowych scenariuszy. No Generalnie pod azot. W innym wypadku nie ma to sensu. Także tutaj ta płyta pozwala na naprawdę potężne OC, Komp jest zbudowany z, głównie z myślą o grach i teraz Mateusz ma do nadrobienia wiele gier, takich jak chociażby Wiedźmin 3, gdzie SLI chodzi po prostu cudownie, jak Shadow of the Tomb Raider, gdzie możemy odpalić multi-GPU razem z ray tracingiem i te dwie karty w rozdzielczości, o której mówiłem, 3440p na 1440p, ze wszystkim na maxa plus e, ray tracing na maksa i dodatkowo anti SMAA TX2 generują około 90, 100, 110 klatek, średnio stuwa. no także jest pięknie. Crysis 3, 4K, 5K, 120 klatek, żaden problem. Battlefield 5, rozdzielczość 5120, rozdzielczość 5160 na 2160, 120, 150 klatek, żaden problem. średnio słuba, żaden problem. Także no coś niesamowitego. Jest tutaj wiele gier, które Mateusz będzie nadrabiał i zdecydowanie w tym wypadku e, pójście w dwa bardzo wydajne rozwiązania, znaczy bardzo wydajne karty graficzne, czyli dwa RTX 2080 Super, e, jest jak najbardziej uzasadnione. Powiem tak, jeden RTX 2080 Super e, na takich traktowaniach jak te karty, czyli 2115 Boost, ze spadkami do 2070-2055, zależy od power limitu i gry, jak to tam działa. Natomiast z mękami efektywnie wykręconymi na 17102 MHz. Taka karta demoluje po prostu Titana XP bez ray tracingu, a z ray tracingiem zamiata nim podłogę. Także no jest po prostu pięknie. Dobra, jeżeli chodzi o obudowę, mamy tutaj nowego Fantexa Lux 2. W tym momencie nazywa się to Fantex 719. Były jakieś tam problemy e, patentowe, że tak to określę, na linii. Thermaltake i Fantex, no i finalnie Fantex zmienił nazwę na Fantex 719. Natomiast my, jak tutaj ta obudowa była zamawiana, jeszcze przyjechała w pudle z pięknym napisem Lux 2, także ja nazywam tą budę Lux 2 i bardziej mi się to podoba. No i co tutaj mogę dodać? Generalnie ta obudowa jest projektowana z myślą o rozbudowanych układach LC i sprawuje się nieźle, natomiast do, dowaliliśmy tutaj solidnie do pieca, bo trzy chłodnice, dwie karty, płyta główna w formacie EATX, Dodatkowo dużo kabli z tyłu, dlatego że to bardzo ważna informacja: każda z kart jest oddzielną wiązką PCI Express podpięta do zasilacza, także nie stosujemy tutaj takiego myku, że z zasilacza idzie jeden kabel PCI Express i wpinamy 6 i 8 pin z jednego kabla do jednej karty, ponieważ nie jest to optymalne rozwiązanie, jeżeli chodzi o. Stabilizację napięć na linii 12-voltowej, i może się to przekładać, często się to przekłada na niestabilną pracę. Akurat w wypadku tego zasilacza nie ma o tym mowy, bo też to sprawdzałem, jest pięknie, ale przezorny, zawsze ubezpieczony, więc postanowiłem rozdzielić linię. Także każda z dwóch kart ma osobno dwie linie zasilacza, dwie linie 12-voltowe. Dzięki temu zasilacz. Pracuje z mniejszym obciążeniem, jeżeli chodzi o natężenie amperów na każdej 12-linii woltowej, i jest nam wdzięczny, chociażby ze względu na to, że nie jest tak mocno katowany, a również karty pracują jeszcze stabilniej, optymalniej i wszystko działa wyśmienicie, jak należy. Warto jeszcze wspomnieć o możliwościach tego kompa w kontekście tzw. OC sportowego. Na hawubocie, jeszcze zanim ten konfig został finalnie uzbrojony w tak mocne LC, Sprawdzałem, jak zachowuje się ta sztuka procka na tej sztuce Omegi z tymi pamięciami na Bench Table, gdzie miałem skromną 360 i 240, z, yy, także nie ma co się równać w ogóle do możliwości tego układu. No i procek pozwolił mi na OC do wartości 5,1 GHz, z tego co pamiętam, czy tam prawie 5,1, yy, natomiast przy napięciu 1,48 V, wysokie bardzo napięcie już jak na skalę X, ale mieliśmy oczywiście temperatury w granicach 100 stopni, poniżej 105, także w tak zwanych krótkich ranach żaden problem dla tych procesorów i udało się mi naprawdę topowe wyniki powbijać. To tam pamiętam była topowa dziesiątka na świecie i to na znacznie słabszym układzie LC niż mamy tutaj. Także ta sztuka Procka to jest naprawdę świetny, świetny procesor. No powiem tak, do 24 na 7 ustawiony na 4,8 GHz, z 30, memki 3600, cl 16, zajęte Praktycznie wszystkie linie PC Express w PROCKu, bo mamy tutaj mowę o dwóch kartach pracujących z przepustowością PC Express Traży 16, czyli już nam odchodzą 32 linie PC Express, plus dodatkowo 8 linii odchodzi nam za sprawą dysków NVMe. Sam procek posiada 44 linie PC Express, w tym momencie ma 40 zajętych. Możliwe, że Mateusz będzie dokładał również dedykowane audio, także akurat wtedy procek pożre, zostanie, będzie pożerał całe 44 linie. No i tutaj jest to bardzo istotne, dlatego że im bardziej te linie są dociążone, tym musimy solidnie kalibrować napięcia. Napięcie wicor, napięcie input w momencie, kiedy chcemy ustabilizować pamięci tak, żeby było jeszcze lepiej, musimy się bawić VCCO system agentem. Co mogę dodać o omedze? Omegę uwielbiam, zresztą tak samo jak każdego Rampage'a, bo chociażby tak mały myk, jak ręczny zakres regulacji częstotliwości pracy, Kiloherców, w tym wypadku pracy sekcji zasilania, przekłada się na nawet przykładowo 50 MHz lepsze OC, gdzie w momencie, kiedy chcemy dociskać na maksa po prostu proca, kiedy zależy nam na nawet marginalnie lepszym wyniku od naszego powiedzmy oponenta, kogoś, kogo obraliśmy sobie na cel. Pozdrawiam Ci, Piotrek Orkisz. W każdym razie, jeśli jakiegoś oponenta bierzemy na cel, no to takie motywy są bardzo istotne, a narzędzia jak wypasiona Extreme Omega pozwala nam na po prostu. Piękne i pieczołowite, kalibrowanie każdego ustawienia, dzięki czemu, jeśli znamy się na rzeczy, cuda można czynić. I właśnie ta machina powstała po to, by czynić cuda. W grach je czyni, w renderingu je czyni, w streamowaniu je czyni, jeżeli chodzi o overclocking, tak samo. Powiem szczerze, że jestem naprawdę zachwycony również wydajnością tego sprzętu i temperaturami tego sprzętu w renderingu, bo bawiłem się w taki sposób, iż po prostu renderowałem sobie materiał, chodziłem po necie, w międzyczasie jeszcze grałem sobie w Assassin's Creed Odyssey. No i komp na wszystko pozwala. To dla osób, które pytają się często, po co komu takie komputery? To są komputery dla osób, które wiedzą, czego chcą, które wymagają największej wydajności i. Wielką radością e, płynącą z naszej pasji jest tworzenie takich machin i dostarczanie ich. I powiem szczerze, że smutno mi. Dzisiaj akurat Mateusz przyjechał, akurat no, ponad 300 km, przyjechał z kuzynem i odbierają kompa. Będę tęsknić. <ścoughs> tak traktujemy nasze kompy, jak nasze dzieła, jak nasze dzieci. No tak to wygląda. Także Sky Skylo, ruszaj w drogę. A ja idę zająć się czymś innym. Pozdrawiam Was, zapraszam do kolejnego materiału, a zobaczycie, co ta machina potrafi jeszcze nie raz. Pozdrawiam, cześć.